zacznę od podzielenia się taką refleksją dotyczącą tego, że, znaczy to nie jest refleksja, to jest akurat fakt, że sama koncepcja ustawy wyszła ze środowiska dziennikarskiego, ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i w zasadzie w wielu krajach, tak jak my mamy kontakty międzynarodowe, to jest prawo rzeczywiście wykorzystywane, te ustawy są wykorzystywane przez dziennikarzy. Jak mamy taką organizację siostrzaną w Bułgarii, która się nazywa Program Dostęp do Informacji, która w zasadzie pracuje głównie z dziennikarzami. W pewnym momencie zaczęliśmy zauważać, że coś jest inaczej niż w Polsce, bo my prowadzimy poradnictwo od początku, kiedy działamy. Na początku przychodziło do nas stosunkowo mało ludzi, w tej chwili udzielamy około 2000 porad rocznie. Prowadzimy sporo szkoleń i najwięcej kontaktów mamy z ludźmi, z obywatelami, z ludźmi, którzy działają lokalnie, zainteresowanymi, jakoś do nas trafiającymi. Podczas gdy jak się spotkamy z Bułgarią, to oni mówią tak, tu mamy dziennikarza, tam mamy dziennikarza, oni mieli też kiedyś taką dużą kampanię związaną ze zmianami prawa i tam też byli zaangażowani dziennikarze. I jakoś przez wiele lat nie poświęcaliśmy temu zbyt dużej refleksji, ale kiedyś Helsińska Fundacja Praw Człowieka nas poprosiła o to, żebyśmy napisali, jak dziennikarze lokalnie, no bo my mamy głównie kontakty z dziennikarzami działającymi lokalnie, jak dziennikarze lokalnie korzystają z ustawy o dostępie do informacji. No i właśnie w zasadzie stanęliśmy w takim punkcie, żeby powiedzieć, no średnio, znaczy, że oczywiście są tacy dziennikarze, którzy korzystają, ale że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zwłaszcza po osobach przychodzących do nas, że to jakoś funkcjonuje. No i to jakoś dla nas jest cały czas takim otwartym pytaniem, bo oczywiście może być tak, że po prostu dziennikarze realizują prawo do informacji na różne sposoby, przecież ustawa nie jest jedynym sposobem, żeby to realizować. Dziennikarze, może być tak, że media się tak zmieniły, że ustawa, do której obywatel ma cierpliwość, to znaczy, że jeżeli będzie składał wniosek, to poczeka i doczeka się. Po dwóch latach, tak dalej, i bo obywatel może sobie na to pozwolić, a dziennikarz nie. Trochę tę teorię by potwierdzało to, że niektórzy nasi członkowie, którzy zakładali swoje media i którzy działali w taki sposób, ponieważ to nie były media, które musiały wyżyć z tego, że piszą. Oni tak naprawdę dokładali do tego, co robią. Dokładali swoje pieniądze, więc mogli w jakimś sensie poczekać, bo nie zarabiali na tej informacji. I to jest jakiś duży znak zapytania, który nam powstał. Widzimy też to, co Szymon powiedział, pewną zmianę trendu. I w zasadzie pomyśleliśmy, że skoro ustawa wyszła z dziennikarskiego środowiska, to na 15 lat ustawy, to chyba jest dobry moment, żeby zadać to pytanie w taki otwarty sposób. Jak Państwo pracujecie? Jak zdobywacie informacje? Na czym polega Wasza praca? Czy ona polega na jakimś zbiorowym pracowaniu nad materiałem? Czy trochę jesteście osamotnieni? Bo jakby czujemy, że być może w mediach się dużo zmieniło. I że żeby w ogóle zadawać sobie jakieś pytania, może warto trochę posłuchać, jak taka praca dziennikarska teraz w różnych mediach. Też zaprosiliśmy Państwa jako gości dla Państwa i dla nas osoby, które reprezentują różnego typu media, bo mamy media po pierwsze lokalne, mamy dziennikarza pana Jerzego Jureckiego, który jednak od lat jest dziennikarzem śledczym i pamiętamy go jeszcze z początków działania naszej organizacji, kiedy był młody. Kiedy był młody. My też, nie da się ukryć, bo z początku lat 2000 i wtedy jakby, znaczy to w ogóle mieliśmy inne wyobrażenie o tym, czym są media w owych czasach. Wtedy jeszcze były takie konkursy programu przeciw korupcji, Tylko Ryba nie bierze, to się nazywało, tak. I były nagrody dla dziennikarzy i fajnie zarówno pani Wielka Mikołajewska, jak i pan Jerzy Jurecki byli nagradzani, uczestniczyli w różnych wydarzeniach, które były związane z tym, więc tutaj jakby mamy dwoje przedstawicieli trochę tak, no nie trochę, absolutnie dziennikarstwa śledczego, ale które jednak podejrzewamy, że podlega pewnym zmianom i mamy panią Karinę Obarek, która w zasadzie pisze o społeczeństwie i to też jest ciekawe dla nas, bo jakby jak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, to zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że spektrum, że nie można być tak po prostu dziennikarzem, bo dziennikarz newsowy, tak nam się wydaje, bo to są wszystko pytania otwarte, to jest zupełnie inny niż reportażysta czy reportażystka, dziennikarz śledczy, a może są jeszcze jakieś inne typy. Także właściwie otwarte pytanie do Państwa, tak jakbyście chwilkę mogli wprowadzić w swój warsztat pracy, z kim pracujecie, czy sami, czy jest presja czasu, na co sobie możecie pozwolić, na co nie. To zaczynam.
To ja zaczynam. No, to dobrze, czyli zaczynamy od tej Polski, tej B. Dobrze, będę zjadał go. Dobrze. Pamiętam rzeczywiście, jak byliśmy młody, znaczy jak byłem młody, przepraszam, bo tutaj panie są ciągle młode, natomiast rzeczywiście zmienił się ten świat dzisiaj trochę, ale powiedzmy sobie szczerze, że co 4 lata przychodzi nowa władza i co 4 lata tak naprawdę przychodzi nam walczyć z tą władzą o dostęp do informacji publicznej, dlatego że ciągle się zdarza tak, że burmistrz, który przychodzi do miasta X, jest przekonany, że ta pensja, którą dostaje, to jest jego sprawa. My ciągle się zderzamy z taką sytuacją, że wójt nam mówi, proszę pana, ja oczywiście powiem, ile zarabiam, jak pan powie, ile pan zarabia, mówi do dziennikarza, prawda? Trochę to jest tak, że rzeczywiście samorządy, z którymi nam przychodzi się tutaj mierzyć jako dziennikarzom lokalnym, no to ciągle jest tak, że ta ustawa o dostępie do informacji publicznej jest dla nich pewną nowością. To znaczy o nowych władzach. I bardzo im to nie pasuje. Bardzo im to nie pasuje. Jak to ja mam powiedzieć, ile ja mam pensji, jaką dostałem premię, jaką dałem premię swoim pracownikom i tak dalej. Im to bardzo trudno przychodzi. Ale jest coraz lepiej. Taka jest też dzisiejsza rzeczywistość. Jeśli chodzi o naszą, tutaj ktoś z sali powiedział w pewnej chwili, że boimy się tej ustawy, albo że ona nie działa, prawda, że często dziennikarze w obawie przed kolejnymi terminami na odpowiedź rezygnują z tej odpowiedzi. Trochę to też jest prawda oczywiście, ale jeśli ta informacja ma być rzetelna, to rzecz jasna, no trzeba czekać, no nie ma innej rady, no i się czeka, prawda, i tak to wygląda. Wracając jeszcze do tych naszych 15 lat, wydaje mi się, że należałoby ją ocenić jako naprawdę wielką zdobycz. Jako wielką zdobycz. I to jest ta ustawa, która do dzisiejszego dnia zdecydowanie się sprawdza i zdecydowanie jest potrzebna. Podobnie jak udała się, mimo wielu perypetii, mimo wielu problemów, mimo wielu kłopotów, ustawa samorządowa jako taka, dlatego że jednak częścią działalności samorządów jest również ten krajobraz otwartości. To znaczy to wszystko, co w samorządach powinno być transparentne, ustawa z jednej strony pomaga temu, a z drugiej strony pomaga i dziennikarzom, i pracownikom, choćby strażnikom, którzy szukają informacji i próbują ją zdobyć, w tym, żeby rzeczywiście w tych samorządach działo się dobrze. Tak. A wracając do pytania o warsztat, nie uciekł pan od tego pytania, jeszcze do tego wrócimy, ale wracając do pytania jeszcze o warsztat, no chyba, że jest taka potrzeba podzielenia się też przemyśleniami o ustawie, to jakby, jak państwo, no bo jak pani pracuje? Czy postaram się połączyć te pytania dotyczące ustawy i warsztatu i też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mało popularna, przynajmniej do niedawna była wśród dziennikarzy ustawa o dostępie do informacji publicznej i korzystanie z niej. Otóż no, ja pracowałam w ostatnich latach właściwie w jednej z największych mediów w Polsce. Przez kilkanaście lat w tygodniku Polityka, później przez kilka lat w Gazecie Wyborczej. I właściwie w tym okresie muszę powiedzieć szczerze, że niespecjalnie często, jeżeli w ogóle w jakichś tam nie w pojedynczych przypadkach, nie korzystałam w ogóle z dostępu do informacji publicznej na podstawie właśnie tej ustawy, o której mówimy. Sama Polityka nigdy nie złożyła skargi. Cała Gazeta Wyborcza dwie skargi złożyły w ciągu ostatnich 15 lat. Kilka skarg złożyły, ale też było tak, że po pierwsze
to prawo do informacji, jak pani tutaj powiedziała, było po prostu realizowane po prostu w inny sposób. Albo przestrzegane. Myślę, że po prostu i te tytuły po prostu były może na tyle silne, istotne i silne w zetknięciu z władzami, czy to lokalnymi, czy samorządowymi, czy też władzami centralnymi, że po prostu uzyskiwały informacje, o które prosiły. Oczywiście mogło to być w dłuższym lub krótszym okresie, ale generalnie raczej tak się działo. Raczej na odpowiedź od instytucji publicznych praktycznie zawsze otrzymywałam. Później to bywa oczywiście z instytucjami, znaczy z firmami prywatnymi, no ale tutaj oczywiście ta ustawa również tego zakresu nie obejmuje. Także też nie rozwiązywałaby problemu w takich przypadkach. Także właściwie nie było, krótko mówiąc, nie było takiej potrzeby korzystania z tej ustawy. I co się zmieniło? No, znaczy, po pierwsze, ja pracuję w tej chwili w medium znacznie mniejszym, ale też myślę, że znacząco zmieniła się sytuacja mediów nawet dużych, ponieważ władza, dostrzegamy od kilku lat, nie jest to tak, że to się zmieniło teraz tak bardzo gwałtownie w związku z rządami PiS-u, ale no, dzieje się to już od kilku lat moim zdaniem, taki postępujący proces arogancji władzy w zetknięciu z mediami, uodpornienia się na krytykę mediów i na to, że media proszą o udzielenie informacji. I też jakby no właśnie takie poczucie rosnące, poczucie bezkarności w przypadku braku takiej informacji. No nie muszę Państwu mówić, że oczywiście media pracują pod presją czasu i naprawdę niewielu dziennikarzy może pozwolić sobie na to, by jakoś długo i uporczywie domagać się udzielenia jakiejś informacji. Była tu mowa o dziennikarzach newsowych, oczywiście w ich przypadku w ogóle nie ma takiej możliwości, by domagali się właśnie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznych, udzielenie informacji, po prostu nie mają czasu na to, by czekać na tą odpowiedź i również nie mają czasu na to, by później, jeżeli takie odpowiedzi nie otrzymają, poczynić kolejne kroki. Wiadomo, że dzisiaj w ogóle dziennikarze pracują pod ogromną presją czasu i konieczności produkcji jak największej liczby tekstów. Także to właściwie można powiedzieć jest przywilej zupełnie nielicznych dziennikarzy pewnie głównie dziennikarzy śledczych, którzy mają trochę dłuższe te terminy na przygotowanie materiałów, też coraz krótsze, ale jednak dłuższe, no i to jest ten komfort w stosunku do dziennikarzy newsowych. I no teraz o specyfice redakcji, którą w tej chwili reprezentuję, czyli OKO.press. Można powiedzieć, że postawiliśmy sobie od początku taki cel, by połączyć właściwie te dwie funkcje, czyli takiej redakcji, klasycznej redakcji dziennikarstwa klasycznego z taką funkcją trochę watchdogową. To znaczy, by właśnie stawiać mocno te sprawy dostępu do informacji, prawa dostępu do informacji publicznej, by podkreślać to na naszej stronie, tam oddzielną swoją pozycję ma walka i zabieganie o dostęp do informacji publicznej. Wykorzystujemy zarówno już w tej chwili, właściwie w każdej sprawie ubiegając się o dostęp do informacji publicznej, powołujemy się na tą ustawę, konsekwentnie później przypominając instytucjom publicznym, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi, informujemy o ewentualnej możliwości podjęcia dalszych kroków, o skierowaniu sprawy na drogę postępowania administracyjnego. Skarżymy. Już w krótkim okresie czasu. Na razie przyjęliśmy zasadę, że skarżymy w tych takich najbardziej rzeczywiście ewidentnych przypadkach, ponieważ dosyć sporo zadajemy tych pytań, no też nie możemy wszystkich, ze wszystkimi się procesować, prawda, z całym światem, ale no, w tych najbardziej drastycznych przypadkach, na razie mieliśmy dwie takie, nie wiem, czy ja nie za dużo czasu zajmuję, to tylko pokrótce, dwie takie skrajne sytuacje mieliśmy, kiedy Telewizja Polska nie tylko nie udzieliła nam odpowiedzi, ale załączając bardzo jakieś wymijające pismo, też dołączyła wewnętrzną korespondencję, wymianę zdań między pracownikami działu czy obsługi mediów w Telewizji Polskiej, gdzie pracownica właśnie tego działu
instruowała innego pracownika, by nie udzielał nam zbyt dokładnych informacji, ponieważ dziennikarz, który występuje, nie jest życzliwy, nie jest nam życzliwy, więc napisała, że po prostu proszę niezbyt szczegółowo, bo dziennikarz nie jest nam zbyt życzliwy. I to była jedna sytuacja, w której zdecydowaliśmy się zarówno skierować sprawę na drogę sądową, jak i również powiadomić prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa opisanego w artykule 23, czyli nieudzielenia informacji. I druga sprawa jest to sprawa z Ministerstwem Obrony Narodowej, które od lipca nie udzieliło nam odpowiedzi na pytania dotyczące liczby roszczeń związanych z katastrofą smoleńską, roszczeń rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie tylko nie udzieliło nam informacji, ale również nas, można powiedzieć, postraszyło i powiedziało, że nie będzie udzielało nam odpowiedzi, dopóki nie zbada naszego statusu prawnego. No i to uznaliśmy również za niedopuszczalną właśnie groźbę skierowaną pod adresem dziennikarzy i tutaj również zdecydowaliśmy się na zastosowanie obu tych dróg, zarówno sądowej, jak i skierowanie sprawy do prokuratury. Także no, to może na razie tyle, bo tak zagrywamy. I panią kardynałę. Państwo reprezentujecie, czyli pan Jerzy i pani Janka, takie dziennikarstwo, które właściwie ja jako wieloletni szef, mogę powiedzieć były szef już, teraz dziennikarzy, które jest umierającym dziennikarstwem, prawda? W tym sensie zamierającym, może to jest lepsze słowo, bo dziennikarstwo śledcze teraz no, w mediach lokalnych jest właściwie niemożliwe. Są jednostki, które się nim zajmują i miałam takiego dziennikarza jeszcze zanim przestałam być szefem redakcji w Toruniu, który był naprawdę znakomitym dziennikarzem i który poświęcał tematowi często kilka tygodni, ale no, z oczywistych powodów, czyli tego, że media teraz głównie, media prywatne mam na myśli, dążą do maksymalizacji zysku i pewnie wszyscy się z tym zgodzimy niestety, no on nie mógł wykonywać już tego takiego rodzaju dziennikarstwa dłużej, albo mógł może, ale jednocześnie musiał wyłączyć z tym z dziennikarstwem śledczym dziennikarstwo newsowe. Więc no, możemy się domyślić, że nie było to możliwe. W każdym razie ten mój dziennikarz, Wojciech Giedrys, miał kilka razy problem z tym, że nie udzielono mu informacji, która mu się należała z Urzędu Miasta i wygrał sprawę w sądzie. Też to jest właściwie pozytywny bardzo wniosek, że to prawo do informacji jest przestrzegane. Ale ja chciałam powiedzieć o takich rzeczach, gdyż ja teraz inaczej pracuję. Jestem bardziej dziennikarką publicystyczną. Piszę komentarze, felietony czy teksty, które łączą różne dziedziny życia, politykę, psychologię. I ja mogę z podziwem patrzeć na Państwa, bo Państwo jesteście solą tej ziemi tak naprawdę. Dlatego, że dziennikarstwo śledcze wymaga po pierwsze ogromnej cierpliwości, wiedzy. Oprócz cierpliwości i wiedzy no niezwykłej determinacji, żeby mimo tego, że jednak nie tyle przesłaniem dziennikarzy, co właścicieli mediów jest właśnie maksymalizacja zysku, to Państwo robicie pracę, której, no, która powinna być nagradzana na każdym kroku. I wydaje mi się, że no jest to wielkim błędem, że to dziennikarstwo jest teraz w odwrocie. Ale to nie ze względu na to, że sami dziennikarze nie chcą, chociaż talentów akurat w tym dziennikarstwie, w tego rodzaju dziennikarstwie nie jest wcale tak wiele, bo jak powiedziałam, tutaj liczy się cierpliwość, determinacja, odwaga. No to są cechy, którymi się nie charakteryzują wszyscy jednak dziennikarze, a nawet, proszę Państwa, prośba o udzielenie informacji, na przykład, ja zauważam to w dziennikarstwie lokalnym, udzielenie informacji burmistrza, czy prezydenta, czy marszałka, czy wojewodę nie zawsze spotyka się z pozytywnym odbiorem, bo dziennikarze często, wiem, że to nie zabrzmi dobrze, ale nie mają też takiej odwagi, aby o nią prosić, bo cały czas nam się wydaje, może nie wszystkim nam, ale że wielu jeszcze, jak słyszę od kolegów, że będą potraktowani w taki sposób, że będzie to prośba personalna, a tak naprawdę no, nie obchodzi nas życie prywatne w tym sensie,
powiedziałabym, biologicznym urzędników, tylko obchodzi nas ta jawność, która jest zgodna z ustawą, prawda? Więc myślę, że to jest problem bardziej mentalny, że zarówno jedna strona, jak i druga, i dziennikarze, i przedstawiciele władzy myślą o tym, o tej ustawie jeszcze wciąż nie jako o czymś normalnym. Zanim pan Jerzy Jurecki już się dowie do mikrofonu, bo musi prostować. Bardzo dziękuję, bo powiedziała pani coś, co jest trochę naszym, trochę taka była nasze podejrzenie, że to też trochę wprowadza taki niepokój w relacji dziennikarza z tą osobą, o której on pisze, że trochę psuje mu relację i powstaje obawa, że następnym razem po prostu informacja nie zostanie udzielona, bo te relacje zostaną zniszczone. Tak, bo jest bezczelny. Bo jest bezczelny i że można mu odmówić. Ale trochę właśnie wracając do pana, bo pan konsekwentnie tym dziennikarzem jest. W dodatku jest pan wydawcą. Więc jak to jest? To się nie opłaca, czy to się opłaca? Czy to jest prawda, że właściciele mediów muszą tak myśleć, że nie opłaca się dochodzić prawdy wszelkim sposobem? Ja zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze wrócę do dziennikarstwa śledczego na naszej tej lokalnej arenie. Otóż zachęcam Państwa do zwrócenia uwagi na taką stronę Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. W Polsce w tej chwili jest gazet lokalnych, nie wiem, ponad milion nakładu. I te lokalne dziennikarstwo śledcze, ono się odbywa, tylko oczywiście ono nie powoduje trzęsienia ziemi w całym kraju. Bywa, że te trzęsienia ziemi są lokalne. Ale jakbyście Państwo zwrócili uwagę, jest tam taka zagładka SGL Local Press. Co roku jest organizowany przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych konkurs dla wszystkich lokalnych dziennikarzy w Polsce. Między innymi jedna z najważniejszych kategorii to dziennikarstwo śledcze. Proszę Państwa, tam jest lawina tekstów dziennikarskich, takich śledczych, które tam docierają. Oczywiście śledztwa są przeróżne, nie wszystkie dotyczą korupcji w Katowicach, w szpitalu holistycznym, ale są też drobniejsze, mniejsze sprawy, które wychodzą na zewnątrz. I rzeczywiście prawda jest też taka, że tam, gdzie jest dobre medium, gdzie jest silne, gdzie wyrobiło sobie markę, to dziennikarstwo jest odważne i ono w ogóle funkcjonuje w taki sposób, że no, władze się starają, żeby nie dochodziło do jakichś żeby nie było takich patologicznych sytuacji. W Zakopanem każdy chciałby mieć działkę, prawda? Proszę sobie wyobrazić, znaczy działkę, nie tylko działkę, ale domek w górach, prawda? Proszę sobie wyobrazić, gdyby nie było tygodnika podhalańskiego. No to tam była hula i dusza, dlatego że górale są kochani, fajni. No i teraz przyjeżdżają ci warszawiacy z kasą w teczkach. Państwo sobie wyobrażacie, co by się działo, prawda, na tej hali Gąsienicowej, tudzież na Polanie Chochołowskiej. No mielibyśmy dacze przy daczy, prawda, ale na szczęście są dziennikarze, którzy między innymi pilnują tych spraw. Jeszcze zanim powiem jedną rzecz, mianowicie kiedyś mi taki pan wiceburmistrz powiedział, że od kontroli władzy to jest władza. No i przypomniał mi też o Regionalnej Izbie Rachunkowej. Pamiętam taką sytuację, jak pewien góral zadzwonił do nas, że w Witowie jest ognisko wieczorem. No i spytam, ale co w tym ognisku? No ten ognisk na Podhalu cała masa. A to Rio się bawi z urzędnikami z Witowa. Okazuje się, że rzeczywiście pojechał tam ktoś od nas. Było kilku urzędników z Regionalnej Izby Rachunkowej na kontroli w Witowie. No i co wieczorem robią? Prawda? No zorganizowała im władza ognisko. I było tak jak zwykle w górach, prawda? No więc trochę to jest tak. Natomiast wracając do, czyli to dziennikarstwo śledcze jeszcze moim zdaniem nie umiera, a w dzisiejszych czasach pewnie jeszcze będzie się miało nieźle. A wracając do tego do pytania, to jest prawda, ja jestem wydawcą, dla mnie dużo łatwiej jest nie pisać przez 2-3 tygodnie, czy nawet miesiąc drobnych informacji, nie tracić na to czasu, a siedzieć i grzebać. Zajmowałem się teraz przez parę dobrych tygodni takim wielkim przedsiębiorstwem Gromada, która próbowała sprzedać w Zakopanem hotel, prawda? Co prawda finał tego jest, nie powinienem się przyznać, bo byłem przekonany, że po opublikowaniu tego tekstu
Zresztą takim całościowym, bo okazało się, że sprawa gromady ma ogólnopolski charakter i mnóstwo różnych rzeczy ciekawych wylazło z tego. I byłem przekonany, że trafię do sądu, jak zwykle, a tymczasem zaprosili mnie na posiedzenie nawalne zgromadzenie spółdzielni, także porażka pełna. Prawda? No, ale wracając jeszcze do, ostatnie zdanie oczywiście, dotyczące tutaj naszych tutaj relacja dziennikarz, wydawca. Dziennikarstwo śledcze się dobrze sprzedaje i to jest prawda. I tam, jeśli jest mądry naczelny, mądry wydawca, no to stawia na dziennikarstwo śledcze w gazecie. Dlatego ciągle się dziwię, że Rzeczpospolita, która kiedyś stała przecież dziennikarstwem śledczym, pamiętacie, ile afer oni wykryli, prawda? Przecież mieli świetnych ludzi. Pozbyła się tego praktycznie dziennikarstwa śledczego. Dzisiaj to jest gazetka, która ma nakład prawie tyle taki jak Tygodnik Podhalański. No przepraszam, że to powiem, ale trochę tak jest. Ale to też jest ich wina, prawda? No można by to wymieniać. No, na szczęście i rzeczywiście super pomysł z OKO, które ma świetne nazwiska i to jest ta firma dzisiaj, która pewnie będzie tutaj ciągle. Będzie tutaj number one, jeśli chodzi o dziennikarstwo śledcze. I pewnie taka jest przyszłość. Oby. To ciągnąc to właśnie. Czy OKO Press powstało z jakiejś potrzeby? Bo tutaj mamy Janka Kunerta, naszego członka w pierwszym rzędzie. I to, co ja obserwuję, przepraszam Janku, że cię tak wywołuję i zawstydzam. Ale to jest taka moja obserwacja z boku, że ktoś, kto działał jako obywatel najpierw, gromadził sobie swego rodzaju portfolio i tak naprawdę stał się specjalistą i dopiero później zaczął to wykorzystywać w dziennikarstwie, jak już miał rozpęd. I że ewidentnie widzimy, to też Szymon o tym wspomniał, jakiś nowy powiew. Zgłaszają się do nas na przykład dziennikarze newsowi, którzy mówią, my byśmy tak chcieli, tak jak w Stanach, bo myśmy widzieli w Stanach, że właśnie dziennikarze robią taką porządną robotę, a my musimy te newsy trzepać, tak? Tak, znaczy, myślę, że trochę tak jest rzeczywiście, że OKO powstało właśnie z takiej potrzeby powrotu do tego właśnie korzeni dziennikarstwa, bo trzony OKO właściwie są dwa, są to dwa takie filary główne. Jest to pierwszy, to jest fact-checking, czyli po prostu sprawdzanie prawdziwości informacji pojawiających się gdzieś tam w publicznej sferze. I no tutaj właściwie czegoś takiego do tej pory na naszym rynku mediów nie było. Materiału do analizowania nam nie brakuje, kolegom z fact-checkingu. Właściwie codziennie jesteśmy zalewani jakimiś no niezliczoną liczbą kłamstw, czy zupełnych jakichś wypaczeń i tak dalej w wypowiedziach polityków i osób publicznych i one są weryfikowane na bieżąco, to się staramy robić. Więc to jest taki powrót po prostu do zupełnych korzeni dziennikarstwa, czy po prostu sprawdzanie, czy coś jest prawdą, czy nie. Czy nie jesteśmy po prostu okłamywani. No i druga to jest właśnie dziennikarstwo śledcze, ale tak jak powiedziałam, to w takiej trochę nietypowej i dotychczas też nie pojawiającej się w polskich mediach formie, czyli takiego łączenia dziennikarstwa śledczego z formami współpracy z właśnie społecznością internetową, budowania takiej społeczności. No też wykorzystujemy narzędzia, których do tej pory media nie korzystały. Udostępniliśmy naszym informatorom taką skrzynkę anonimową, umożliwiającą zupełnie anonimowy i bezpieczny kontakt z redakcją. I też troszeczkę baliśmy się tego i nawet były też takie głosy ze strony właśnie środowisk watchdogowych między innymi, właśnie ze strony znajomych różnych, z watchdogów i z organizacji pozarządowych, że może uruchomimy poprzez tą, uruchamiając tą skrzynkę, uruchomimy też taką złe instynkty w ludziach, że uruchomimy po prostu jakąś taką falę donosicielstwa takiego bezinteresownego, prawda, że ludzie będą przesyłać jakieś absurdalne donosy, nie wiem, o swoich